No i dzień dobry, jesteśmy na żywo. Witaj, Dario. Witam, bardzo mi miło. Zanim jeszcze dzisiejszego naszego anioła w rozmowie bez ciśnienia przedstawię. Tak, anioła, proszę nie regulować odbiorniki. Dwa anioły dzisiaj są na żywo. To bardzo Was proszę, dajmy chwilkę czasu, żeby Facebook algorytm mógł zadziałać. Nie zawsze to idzie łatwo. Napiszcie, czy nas dobrze widać, czy nas dobrze słychać oraz dokąd docieramy, bo już sporo oczu na nas patrzy, więc dajemy chwilkę, aby Facebook się rozhulał. Dario, czy ty tam po swojej stronie masz jakąś dobrą kawę albo dobrą herbatę? Jesteś przygotowana do tych rozmów bez ciśnienia? Właśnie czekałam, aż mi ją przygotujesz. Mój kubek już pusty. Mój kubek, o właśnie widać, popatrz, jeszcze paruje, więc będziemy zaraz się dzielić dobrą kawą, a nie tylko dobrą kawą, też dobrą energią. Witamy Izabelę, witamy Ewelinę, już tutaj powoli osoby, powiedzcie, drogie panie, czy nas dobrze widać, czy nas dobrze słychać i dokąd docieramy z przekazem. Dario, no, bardzo mi miło, że przyjęłaś zaproszenie do rozmów bez ciśnienia. Dałaś mi na siebie czekać ponad 2 miesiące, ale jak to spokojnie, spokojnie mówią, czas musi upłynąć, jest jedną pewną rzeczą. Natomiast proszę, przedstaw się dzisiejszym naszym osobom, kim jesteś i czym się na co dzień zajmujesz. Bardzo ci proszę o głos. Na wstępie bardzo dziękuję za zaproszenie. Nazywam się Daria Michalewicz. Jestem linerginistką, kosmetyczką, wizażystką. Prowadzę salon beauty, permanent makeup and cosmetology. Właśnie zajęłam się takim projektem. Moje skrzydła zapomniały jak latać, a misją tego projektu jest rozpalanie iskry w drugim człowieku i podnoszenie tych skrzydeł, a projekt ten skierowany jest dla osób, które zmagają się z chorobą nowotworową. Ja się bardzo cieszę, że o tym projekcie mówisz, bo jak myśmy się 2 miesiące temu poznali na jednych z warsztatów, to przedstawiając się, rzuciłaś hasłem właśnie moje skrzydła zapomniały jak latać. Pamiętam, nie od razu powiedziałeś, o co chodzi. Tak to trwało przez pół wieczora tych warsztatów, a mnie to bardzo zaciekawiło, bo taki to na pierwszy słuch, na pierwsze takie wiesz, wrażenie. Taki element, który no chyta, tak? Moje skrzydła zapomniały jak latać, wiesz, no dla mnie wow, coś fajnego, to musi być coś fajnego. Powiedziałaś to nie sprzedając od razu pomysłu i tego, czym jest ten projekt, ale spowodowałaś, że nie wiem, wiele osób na tej sali bardzo to zaciekawiło. Okej, powiedz mi w takim razie, co jest misją z tego projektu i czemu akurat nie ty? To może ja zacznę od tego, skąd w ogóle ten pomysł się narodził. Powiem tak, dokładnie narodził się on 3 lata temu. Byłam na szkoleniu i miałam okazję pigmentować osobę, która zmaga się z chorobą nowotworową, z którą na dzień dzisiejszy walczy już 10 lat, a wyrok, można powiedzieć w cudzysłowie, wyrok, jaki dostała, to były 3 miesiące życia. I powiem tak, tak dotknęło to mojego serca, że jakoś nie potrafiłam przejść obok tego obojętnie. I gdzieś ta osoba rozpaliła we mnie takie uczucie, żeby pójść z tym dalej. Co dodam? A następną rzecz, która taka zadziała się w moim życiu, to jest na pewno wdzięczność. Każdy z nas, myślę, że w swoim życiu ma wzloty i upadki. I uważam, że najważniejsze, co w tym życiu jest, otaczać się dobrymi ludźmi. I także w mojej drodze się coś takiego wydarzyło. Co prawda ja nie zmagałam się z chorobą nowotworową, ale każdy ma swoje sytuacje, swoje trudności i momenty w życiu, gdzie pojawiają się na naszej drodze tacy ludzie, którzy przysłowiowo, tak jak moja to przyjaciółka mówi, ciągną nas za uszy. Więc myślę, że też tak. Misją dla mnie jest to, żeby te osoby tak naprawdę rozpalić w nich iskrę. Ja wiem, że nie każdemu można pomóc, jeżeli ktoś też nie chce, ale wierzę, że w takim, ja to tak widzę, że
widzę dużo osób, ale i jest na przykład, tak w oddali widzę osoby, jest ciemno, ale ta jedna iskierka się rozpala i wierzę, że jeżeli ta iskra się rozpali, to jesteśmy w stanie dużo pokonać i iść dalej, a także myślę, że ten projekt będę dalej rozszerzać pod tym kątem, żeby się spotykać i te osoby, które się ze sobą spotykają, łączą, będą mogły wzajemnie się wspierać i pomagać sobie. Dodam, że ja osobiście prowadzę od roku ten projekt, a od 2 miesięcy dołączyłam 3 wspaniałe osoby. Kingę wizażystkę, mamy tatuatorkę Esterę i jeszcze mamy cudowną fotograf Monikę. Więc na razie w takim składzie idziemy dalej. I oczywiście, jeżeli są jakieś osoby chętne, które by miały pomysł, żeby jeszcze bardziej rozwijać jakieś pomysły od siebie, serdecznie zapraszam do tego projektu. I myślę, że... Znaczy czekam, może... I w sumie na rozmowę bez ciśnienia, 21 wydanie, pierwsze w tym roku, dobiegło końca, wszystko powiedzieliśmy, ale spokojnie, Jestem przygotowany absolutnie, że to jeszcze nie jest koniec, to nawet jeszcze początku nie będzie. Widzę, że już jedna osoba się wyświetliła, która nas wita, to jest właśnie nasza... Okej, tych osób jest więcej, które nas tutaj witają. Jakbyś tam sobie zobaczyła, na pewno tam masz komentarze, czy co się czat nazywa, gdzie się te wszystkie osoby witające z nami, tobie będą wyświetlały. Tutaj się tylko wyświetlają te, które ja tam raz za czas właśnie klikam, żeby nam tutaj urozmaicić to, że nie jesteśmy sami, żeby inne osoby też widziały. Pozdrawiam oczywiście wszystkich, natomiast powiedz mi teraz tak, bo ja zobaczyłem na tych warsztatach rzeczywiście twoje takie serce, które idzie w kierunku fajnego czytania i wsparcia innych osób. Tak ja cię odebrałem i to przez te kilka miesięcy gdzieś tam rozmów naszych przez Messengera i gdzieś tam dogrywania tematu naszego dzisiejszego live'a się to uaktywniło i rzeczywiście jest to szczera prawda. Powiedz mi, czy ten projekt to jest takie fajne światełko w tunelu dla osób, które usłyszały diagnozę albo borykają się z problemami nowotworowymi, które zapewne pewnie jak i twoi klienci, twoi znajomi, jak i moi klienci, dla większości z nich jest to po części wyrok. Przynajmniej pierwsze zasłyszane te informacje. Ja też mam klientów w swojej branży, w branży finansowo-ubezpieczeniowej, gdzie jest to naprawdę wyrok i bardzo często w pierwszym takim zetknięciu się koniec, chyba trzeba się pakować, a wcale nie. Zgodzę się, że są to osoby w części gdzieś tam borykające się w głowie z poukładaniem pewnych rzeczy, z pewnym wykluczeniem być może nawet z życia takiego społecznego. Czyli rozumiesz, że dajesz to światełko, dajesz to wsparcie. Jesteś też osobą, która mimo tego, że do ciebie na przykład przychodzą panie na permanentny makijaż, dobrze, nic nie pomieszałem jako facet, to jest też miejsce u ciebie w gabinecie na fajną, szczerą, taką płynącą z serca rozmowę z tymi paniami. Oczywiście, jeżeli tego chcą, tak? Oczywiście. Bo to, co kiedyś powiedziałaś na tych warsztatach, i to utknęło dość mi głęboko w głowie. Powiem tak, jeżeli ja zapraszam, bo na początku działo się to tak, że jeżeli ja wiedziałam, że ktoś choruje, ja osobiście zapraszałam takie osoby do tego projektu, ale działo się to, można powiedzieć tak w cudzysłowie, za kurtyną, bo uważałam, że jest to choroba, jest to taka intymność i tak naprawdę, jeżeli ty mówisz, że ja coś daję, ja właściwie tak zastanawiam się, kto więcej daje tak naprawdę, czy te osoby dają mi, czy ja tak naprawdę im daję, bo ja osobiście nie zmagam się z tą chorobą, a to, co słyszę i widzę, i powiem jeszcze tak, dodatkowo ja tak osobiście jeszcze mają u mnie takie zadanie do zrobienia po tym wszystkim, muszą wypisać swoje marzenia i jak ja widzę te marzenia tych osób, jakie są, to są tak proste, takie rzeczy, które my właściwie chyba na co dzień mamy,
nawet nie myślimy i może na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, jakie mamy szczęście, że nie musi to być może naszym marzeniem, że wybiegamy gdzieś daleko, a warto widzieć ten dzień, który jest dzisiaj. Oczywiście marzenia są ważne, ale musimy się cieszyć tym, co jest, bo nigdy nie wiemy tak naprawdę, co jest dalej. Więc. Czyli trafiają do ciebie osoby, trafiają do ciebie po. Albo je zapraszasz, albo przychodzą same. Po usługę, jaką jest makijaż permanentny. No teraz do projektu dołączyły się pozostałe osoby. Od robienia zdjęć, dobrze usłyszałem, od robienia zdjęć, fotograf, tak. Od robienia tatuaży. Makijaż. Tak. Kto jeszcze? Makijaż. Makijaż, okej, okay, czyli tak, makijaż permanentny, to jest twoja robota. Tak. Ogólnie mówiąc, makijaż, zadbanie o to, żeby ładnie twarz wyglądała. Popraw mnie, jestem tylko facetem, więc niekoniecznie muszę być fachowcem w tej dziedzinie. Tak. Znaczy, dodam jeszcze tak, czemu w ogóle pierwszy jako ten makijaż permanentny, bo często dzieje się też tak, że gdy walczymy z chorobą nowotworową, tracimy tak naprawdę włoski, tracimy brwi i źle się czujemy w tej drodze tak naprawdę. Kobieta traci swoją kobiecość, zapewne to też ma wpływ na ten proces tego leczenia, jak ona się sama ze sobą czuję, więc wykonanie takich brwi uważam, że jest tą taką małym takim dodatkiem, gdzie na pewno lepiej jest iść przez tą ciężką drogę i daje jej to poczucie pewności siebie, a prawda też jest taka, że finanse, które są potrzebne na leczenie, nie zawsze tak naprawdę nie każdego stać, żeby sobie taką usługę wykonał. Więc myślę, że jest to dobra inicjatywa w tym kierunku. Natomiast dalsza droga, już makijaż, tatuaż i sesja zdjęciowa, myślę, że tak naprawdę powoduje, że ta kobieta zobaczy się w innym świetle, zobaczy, że jest piękna, jest wartościowa, że jest ta siła i myślę, że w ogóle spotkanie takich osób, z którymi ja w ogóle współpracuję w tym projekcie i wierzę w to głęboko, że da im taką pozytywną energię, że zadzieje się coś dobrego. Czyli rozumiem, mamy aspekt projektu, aspekt finansowy, bo robicie to za przysłowiową złotówkę osobom, którym się troszkę, no, można powiedzieć, przewartościowało życie też pod względem finansowym, bo to ja sobie zdaję sprawę, że bardzo często to jest drogie leczenie dzisiaj w Polsce. Znam statystyki, znam kwoty jako ekspert w branży ubezpieczeń, ile dzisiaj kosztuje leczenie, że ono nie jest dostępne często na fundusz, że często to jest bardzo w Polsce prywatnie, poza granicami bardzo to jest drogie, więc ma to aspekt finansowy, że ktoś spowoduje, że zrobi coś za przysłowiową złotówkę, aspekt taki psychologiczny, że ta rozmowa, te wsparcie, poznanie innych osób, pokazanie, że dalej można się cieszyć życiem, dalej można wyglądać atrakcyjnie, można czuć się atrakcyjną, być atrakcyjną dla samej siebie, dla najbliższych, dla dzieci, dla partnera, dla partnerki. Czy ten projekt obejmuje przynajmniej teraz na razie tylko kobiety, czy także myślicie, żeby pójść szerzej? Powiem szczerze, że w sumie już wcześniej o tym myślałam, żeby do projektu dołączyć także mężczyzn, ponieważ w planach jest rozszerzyć to o spotkania, które już tak w sumie mam na zaplanowane. Pierwsze spotkanie myślę, że jeżeli prelegentom będzie odpowiadać ten termin, to myślę, że będzie we wrześniu lub w grudniu i miło byłoby, jeżeli by tam też byli panowie, bo myślę, że dużo mogą z takiego spotkania wynieść już w tych planach już jest miejsce, są zaplanowane osoby, które chętnie zgodziły się, jest tam psycholog, jest osoba, która rozwojem duchowym bardzo jest zaangażowana, więc myślę, że oczywiście serdecznie zapraszamy też panów do tego projektu. Bo także panowie też tracą oczywiście też włoski, chociaż widzę, że panowie właściwie są może odsunięci nawet w tej drodze tak naprawdę. Teraz tak mi jeszcze bardziej to
rozjaśniłeś, że oni tak może sami sobie też właściwie pozostają, więc będę o tym myśleć i będę to poszerzać, ale muszę coś dla nich ciekawego przygotować. Okej. Powiedziałaś, że już cztery osoby, cztery branże, cztery zakresy wsparcia już w projekcie są. Powiedziałaś, że i to jest jakaś tam perspektywa rozszerzenia, jeżeli chodzi o dalsze sektory, tak, czy dalsze jakby usługi. Mówiłaś o psychologach. Czy jeszcze zakładacie, że albo macie kogoś na jeszcze w planach, żeby ten projekt rozszerzyć, żeby to stało się jakoś jeszcze bardziej tak właśnie skierowane na kompleksową obsługę, kompleksowe wsparcie takich osób? Po części wykluczonych, po części borykających się właśnie z taką sytuacją? Powiem tak, myślę, że taką misją ogólnie jest też tego projektu, żeby ta cała inicjatywa przerodziła się w spotkania, na których będą działy się różne warsztaty, różne zajęcia, ale zobaczymy po prostu, kogo jeszcze dołączymy do naszej grupy. Oczywiście, jeżeli ktoś jest chętny, ma jakiś ciekawy pomysł na tą inicjatywę, ja serdecznie zapraszam do kontaktu. Więc myślę, że tak, że jak najbardziej, że pójdziemy dalej, takie założenia są w każdym razie. Żeby nie było tylko to wykonanie usług, ale także też właśnie spotykanie się. Okej. Okay. Myślę, że to jest też dobry moment, żeby zwrócić się do nas oglądających osób, bo spore dość grono nas dzisiaj ogląda i pani, panów. Jeżeli sami macie doświadczenia właśnie w tym, że no, macie koło siebie, nie wiem, bliskie osoby, może was dotknęło tematy nowotworowe i wy też byliście na etapie borykania się z pewnymi rzeczami w tej sytuacji, to może podpowiedzcie właśnie w komentarzach, tutaj Darii i mi, jak można by było w jakim kierunku właśnie taki projekt, który już wiemy, że ma aspekt i finansowy, i ma i aspekt taki psychologiczno wspierający, poszerzyć i zrobić go jeszcze bardziej atrakcyjnym, a wszystko przez grono dość wielkich aniołów, które przypominają, że skrzydła nawet w tej ciężkiej i trudnej sytuacji są dalej, służą do tego, żeby latały. Więc czekamy na podpowiedzi. Witają się tu kolejne osoby z nami. Witam Izę, Elę, Irka, Robert, ładnie nazywający się Żuczek, z jakąś sympatią do mnie już połączyłem. Okej, powiedz mi w takim razie, Dario, jest początek roku 2022. Jest to też okres i podsumowań, i planów, ale gdybyś miała powiedzieć, styczeń 2023, moje skrzydła zapomniały jak latać, projekt, to jakbyś wtedy chciała go ocenić i go scharakteryzować? Rok dalej. Jak bym go chciała scharakteryzować? Powiem tak, chciałabym na pewno, żeby ta nasza inicjatywa bardzo się rozszerzała. Tak jak mówiłam, żeby nie było to sama tylko usługa, co spotykanie się, inspirowanie ludzi, ale także, żebyśmy też nie zapominali w tym wszystkim, że to nie chodzi tak naprawdę o wielkie rzeczy, ale widzieliśmy w tym wszystkim te małe, żeby znaleźć czas na drugiego człowieka, żeby właśnie takim samym byciem, wysłuchaniem być i można powiedzieć, że tak mało, a tak niewiele, a tak dużo. To by było dla mnie, myślę, że największym zadowoleniem i nawet powiem tak, no liczę, że oczywiście więcej osobom uda się pomóc, zainspirować, czy rozpalić tą iskrę, ale tak jak mówię, zawsze warto chociażby dla jednego człowieka. To jest taka moja wartość i takie przesłanie, że zawsze warto chociażby dla jednego człowieka. Szukam w głowie myśli, dostałem taki prezent na święta od Małgosi Kachel, którą oboje znamy. Dostałem jeszcze jedną sentencję, którą sobie zresztą sam ją sobie wyszukałem.
I ona tu najbardziej pasuje, ta sentencja, że dobro jest jedyną rzeczą, która się mnoży pod warunkiem, że się nią dzielimy. I myślę, że to chyba jak najbardziej wpisuje się w projekt. Moje skrzydła zapomniały jak latać, że wbrew pozorom bardzo często różni przedsiębiorcy i różni biznesmeni, przedsiębiorcy, osoby nawet związane z zarabianiem samego na siebie, myślą, że co tam będę się dzielił, co tam dla kogo jakąś usługę wykonam za darmo, czy za, nie wiem, symboliczną złotówkę, bo przecież nie zarobię, tak? No przecież na ten makijaż permanentny w swoim wydaniu, nie wiem, w moim wydaniu w branży finansowej, czy w każdego innego, czy nawet ten fotograf, sesja kosztuje tam któryś set złotych, któryś tysiąc. To samo powiesz pewnie ty, jeżeli chodzi o makijaż, czy tatuaż, nie jest ten. Ale jednak popatrząc na to z takiej strony, że to, że robisz dobrą rzecz, że zyskujesz ty na wartościach swoich, że zaczynasz latać, mimo tego, że ty mówimy o tych skrzydłach dla kogoś, to co powiedziałaś, nie? Że kto daje więcej, nie? Czy ty dajesz tym osobom więcej, czy ten uśmiech i czasami słowo dziękuję, czasami może, nie wiem, pewnie i płacz w twoim gabinecie, pewnie nieraz usłyszany, Powiem nie tak, bardzo, nie? W drugą stronę. Powiem tak, a może nawet właśnie ta rozpalona iskra, gdzie nieraz się spotkałam z takim sceptycznym nastawieniem do tego projektu i po jakimś czasie, znaczy zapraszałam osoby do tego projektu, a po jakimś czasie one się odezwały i naprawdę zaczęły się dziać cudowne rzeczy. Znam osobę, która przeszła bardzo wiele, była w drodze choroby, straty syna i nie widziała dla siebie żadnego światła. I nasze spotkanie, powiem tak, tyle w niej rozpaliło, że powiem szczerze, że wierzę, że będzie jeszcze lepiej i będzie dobrze. Ale jeszcze właśnie, jeżeli chodzi o to właśnie, że ktoś mi coś daje, ja myślę, że przede wszystkim to wszystko zadziało się z tego, że ja od zawsze czuję taką głęboką wdzięczność, którą dostaję od ludzi i zawsze się to działo w moim życiu. Ja to dostrzegałam, odkąd byłam młodszą osobą i ja czułam po prostu coś takiego, że ja muszę dawać coś drugiemu człowiekowi, bo naprawdę ja na mojej drodze życia spotykam cudownych ludzi i naprawdę jestem za to bardzo, ale to bardzo wdzięczna i uważam, że bez ludzi jesteśmy tak naprawdę nikim. Sami nie zrobimy nic. Wszystko, co się dzieje, to dzieje się tylko dlatego, jeżeli idziemy razem z ludźmi. My dajemy Są komuś, który reakcje, nam. Tak się dzieje, tak. to są reakcje obustronne, które zarówno bierzemy, jak i dajemy, i to, co weźmiemy, to powoduje, że za chwileczkę co innego damy, jeszcze lepszego, jeszcze bardziej konkretniejszego. Zostawiłem tutaj komentarz specjalnie wyświetlony Bartosza Sitkiewicza, którego serdecznie pozdrawiam. Jest to wielki dla Pozdrawiam mnie również znak, Polska. jest to dla mnie wielki znak, że jeden z twórców i prowadzących rozmów, męskich rozmów, tak, jest u mnie na kanale. Bardzo się dziękuję, ale to nie o tym chciałem mówić, to tylko jakby spowodowało i twoja osoba i emocje z nią związane. Uważam tak samo jak ty, podobnie, że jest to identycznie z wdzięcznością, z życzliwością i z wieloma jeszcze innymi pozytywnymi rzeczami, że jeżeli się tym dzielimy i dajemy komuś, to wraca ze zdwojoną siłą, się mnoży i to po prostu otrzymujemy. Mogę Gabriel, dodać? no ja. Mogę jeszcze dodać od siebie? Oczywiście. Ja tylko jeszcze jedno słowo, męskie rozmowy rozwojowe. Dziękuję, że zauważyłeś, że się troszkę przykręciłem, ale to wszystko emocje. Dario, oddaję Tobie głos. Ja a propos właśnie Bartosza Sitkiewicza, jeżeli właśnie chodzi o to przyciąganie, to dawanie i sianie tych ziaren, ja miałam okazję spotkać na mojej drodze właśnie Bartosza. I nie będę ukrywać, że gdzieś on tą energię też mi dał i gdzieś tam się wzoruje, obserwuje i myślę, że ta energia działa i dzielimy się nawzajem i idziemy dalej. I to dobro się dzieje.
Więc Dzieje dziękuję. się, dzieje. Dzieje się, dzieje. Bartoszu, ja też mam obraz ciebie w wannie z lodem, zawsze jak wchodzę do mega zimnej, lodowatej wody, jakoś mi wtedy jest cieplej. Więc pozdrawiamy serdecznie Bartosza, witamy Pozdrawiamy. pozostałych tutaj, Marię, Mariolę, Martę. Świetny, świetny pomysł, świetny temat, jeżeli chodzi o właśnie to, co robisz, czyli moje skrzydła zapomniały jak latać. Życzę Tobie, aby Twoje przede wszystkim skrzydła nigdy nie zapomniały jak latać, żebyś, bo to jest gwarancja według mojego dzisiaj rozmowania, gwarancja tego, że na chwilę obecną Twoje skrzydła, ale także Twoich dziewczyn, które robią zdjęcia, robią makijaż, robią tatuaże, ty swoją część pozwalacie odbudować te wartości i dajecie te wartości wszystkim tym osobom, których skrzydła chwilowo tylko zapomniały latać. One nie zapomniały całkowicie. Trzeba po prostu tą iskrę pobudzić, te światełko wzmocnić. Bardzo Ci dziękuję. Jeżeli oglądają nas teraz, albo nie wiem, w retransmisji oglądały osoby, które też mogłyby ten projekt swoją osobowością, swoją fachowością, tym, co robią na co dzień, wesprzeć, to zapraszam do Darii, tak? Dodam albo jeszcze. Napiszcie tutaj w komentarzu. Bardzo Cię proszę, oddaję Ci głos. Rozgadałem się ja, nie wiem czemu. Dodam jeszcze, że oczywiście zapraszam osoby, które zmagają się z chorobą nowotworową do wzięcia udziału w takim projekcie. Proszę pisać na priv. Daria Michalewicz. I także chciałam podziękować wszystkim moim przyjaciołom, którzy mnie wspierają i ciągną mnie przysłowiowo za te uszy, żeby moje skrzydła nigdy nie zapomniały jak latać. I dziękuję dziewczynom za współpracę w tym przedsięwzięciu. I zapraszam także inne osoby. I dziękuję dzisiaj oczywiście naszym słuchaczom. Mam prośbę do słuchaczy. Myślę, że to spowoduje, że ten zasięg i ten przekaz z dzisiejszego live'a dojdzie dalej. Jeżeli macie ochotę gdzieś na waszych relacjach upublicznić to, co się dzisiaj działo, czy na waszej tablicy, oczywiście, jeżeli na to jest miejsce i przestrzeń u was, to bardzo proszę. Przede wszystkim chodzi o to, żeby te zaproszenie osób, które się borykają, które być może takiego wsparcia by potrzebowały, żeby po prostu trafiły do Darii jak najszybszą i jak najkrótszą drogą. Dario, ja Ci dzisiaj serdecznie dziękuję. Myślę, że nie tylko ja, że osoby, które nas oglądały, cały czas prawie 30 osób z delikatnymi wahnięciami w prawo, w lewo, więc to świadczy, że rzeczywiście temat ciekawy i temat warty. No i co? No i wszystkiego dobrego Ci życzę w tym nadchodzącym, już trwającym 2022 roku. Dziękuję bardzo, a ja również wszystkim życzę uwagi na drugiego człowieka, znajdywania czasu, zrozumienia i pomyślności w tym nowym roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo i zapraszamy na kolejny już za tydzień we wtorek wydanie rozmowy bez ciśnienia. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Pozdrawiam.